wszystkim chcieliśmy grać swoją piłkę, utrzymywać się przy niej. Już w ostatnim meczu z Piastem pokazaliśmy, że wychodzi nam to nieźle. Niestety zabrakło trochę skuteczności. W pierwszej połowie wydaje mi się, że trochę za mało kreatywnie od 30 metra Piasta w stronę bramki graliśmy, ale w drugiej połowie już udało się stworzyć parę sytuacji i strzelić dwie bramki. Pierwsza połowa bardziej spokojna, tak? Chcieliśmy zobaczyć, czy Bielsko ruszy na nas, czy będą też wyczekiwać, czekać na jakieś kontry. Tak więc weszliśmy spokojnie w ten mecz, żeśmy chcieli zobaczyć, na co przeciwnika dzisiaj stać. Graliśmy uważnie przede wszystkim, też nie chcieliśmy się rzucić jakoś, tak? Natomiast w drugiej połowie, no wiadomo, dobrze się zaczęło. Strzeliśmy bramkę, prowadziliśmy potem grę. Przy 2-0 mieliśmy kolejne sytuacje. No szkoda, żeśmy nie wykorzystali, tak? No ale myślę, w drugiej połowie kontrolowaliśmy spotkanie. Do każdej drużyny podchodzimy z respektem, tak? Ale tak powiedziałem wcześniej, chcemy grać swoją piłkę. Dzisiaj nam się to udało, stworzyliśmy dużo sytuacji. Mieliśmy również trochę szczęścia, ponieważ Podbeskidzie miało również swoje sytuacje i na szczęście i wydaje mi się, że w pełni zasłużenie wywozimy 3 punkty z Bielska. Trzeba się wziąć w garść i po prostu walczyć dalej, bo jest ciężko, no, trzeba sobie to powiedzieć szczerze. No, mieliśmy tutaj mecz u siebie i mieliśmy go wygrać. No, niestety nie wygraliśmy, ale tą grą no, to nie ma szans, żebyśmy zasłużyli czy w ogóle jakiekolwiek punkty tutaj dzisiaj zrobić, ale tak jak mówię, no, nie ma co tutaj myśleć, bo za chwilę jest następny mecz i później znowu, więc tu nie ma co myśleć, tylko grać i po prostu się obudzić. W ostatnich meczach pokazujemy podobny poziom. Chcemy się utrzymywać długo przy piłce i próbować znaleźć jakąś lukę w drużynie przeciwnika. Do przerwy praktycznie nam to się nie udawało, bo Podbeskidzie bardzo dobrze przesuwało i eliminowało nasze akcje już na 30-40 metrze. No ale na szczęście w drugiej połowie mieliśmy ten stały fragment gry i myślę, że ta bramka bardzo nam pomogła. Podbeskidzie musiało się otworzyć, większością zawodników nas zaatakować i przez to robiło się luki i były kolejne sytuacje. Tak jak powiedziałem w ostatnim spotkaniu, chcemy jak najszybciej zapewnić sobie utrzymanie. Nie chcemy zostawić walki do ostatnich kolejek. Po 3 meczach mamy 7 punktów i wierzę, że po kolejnym spotkaniu dopiszemy kolejne 3 oczka.